out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogu w akompaniamencie z mywarki, bo jak żeby inaczej, i z kuchni tym razem, bo będziemy przygotowywać obiadek, a tak naprawdę na bazie rosołku, który podgrzewa się tam za mną, będę przygotowywała zupę grochową dzisiaj. Dawno u nas zupy grochowej nie było, także dzisiaj proszę bardzo, wjeżdża Oda. I kochani, jeśli chodzi o rosół, pogadamy sobie teraz tak czysto kulinarnie. Jeśli chodzi o rosół, nieraz jest tak, że ja po prostu nie, na przykład nie zaplanuję, aby go przerobić na jakąś zupę czy w ogóle, a też niekoniecznie dojadamy go do końca zawsze, więc słuchajcie, ja rosół sobie mrożę w takich oto pojemnikach, to są pojemniki akurat z IKEA, nie wiem ile tu może być, może pół litra, coś koło tego. I rozdzielam sobie to, słuchajcie, na takie pojemniki i wtedy mam idealną bazę pod kolejną zupę, czy to pod jakiś sos, czy pod zupę krem nawet z Thermomixa. Wtedy nie musimy dawać tych kostek bulionowych, a po prostu część naszego rosołu tutaj zamrożonego dodajemy, znaczy część zgara, który ugotowaliśmy w postaci takiego pojemnika, dodajemy do takiej zupy i naprawdę wierzcie mi, że fajnie się to sprawdza, także mrożenie rosołu nie jest złe, ja polecam. Oczywiście sukcesywnie go zużywamy, żeby tam nie zalegał nie wiadomo ile, aczkolwiek no fajnie mieć coś takiego, wiecie, ciach ciach i mamy jakąś tam bazę na zupę. I kochani, będę sobie obierała ziemniaki, marchewkę już tam mam wkrojoną, bo była w rosołku, więc dodam ziemniaki. I słuchajcie, na koniec gotowania zupy grochowej mam tutaj pół opakowania, ponad pół takiego boczku pokrojonego, więc też to dorzucę, ale zanim to dorzucę, to podsmażymy sobie ten boczek. W zasadzie ja podsmażę. Podsmażę boczek i dodam go na sam koniec już do zupy. I powiem wam szczerze, że taki przysmażony boczek bardzo fajnie podkreśla smak zupy. Zupy grochowej, ale też zupy krem. Czy to z dyni, czy to z ziemniaków, czy to z brokułów. Naprawdę musicie spróbować, jeżeli oczywiście jecie mięso, jeżeli wam smak mięsa w jakiś sposób nie przeszkadza. Także do zupy kremów też polecam razem z grzankami właśnie taki przysmażony boczuś. Naprawdę daje radę i fajnie to wszystko smakuje. Dobrze kochani, ale ja się teraz rozłączam, biorę się za tę zupę. Przywitałam was śniadaniem, a jeszcze tutaj dopijam drugą szklankę soku pomarańczowego, bo tyle mi tego wyszło. Jak widzieliście, dodałam też grapefruta, ale u mnie z tym grapefrutem jest tak, że ja go nie zjem. W sensie samodzielnego grapefruta nie mogę znieść, w sensie jego smaku, a jak go pomieszam właśnie z pomarańczami chociażby w soku, to naprawdę, naprawdę mi to smakuje. Także teraz zmywarka jak na złość będzie pracować głośniej. Tak. I tak kochani, taki zwykły, domowy dzisiaj vlog. Nigdzie się nie wybieram, tylko i wyłącznie rano odprowadziłam córkę do przedszkola, a niedługo ją odbiorę, zdążyłam sobie też już popracować, ogarnąć sprawy sklepowe. Oczywiście tego nie koniec, po południu kolejna tura pracy mnie czeka, ale właśnie tutaj tak pomyślałam, że takiego luźnego, domowego, typowo vloga sobie dzisiaj nagramy. Zwłaszcza, że chcę wam kilka rzeczy jeszcze pokazać, tak więc mam nadzieję, że wam się spodoba. I oczywiście niezmiennie zachęcam do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Moja zmywarka nie daje za wygraną, wciąż szumi nieubłaganie, ale mam nadzieję, że jak usiadłam teraz troszeczkę dalej od niej, to będzie znacznie lepiej. I kochani, chciałam wam pokazać, co to do mnie przyszło, już tak nożyczkami wymachuję, przesyłka z Douglasa. I tu jest tak naprawdę jeden kosmetyk i jestem go bardzo, bardzo ciekawa. Od lat, słuchajcie, używałam kremu Effaclar Duo, ale zauważyłam, że po prostu w ostatnim czasie coś po prostu, wiecie, nie gra między nami i stwierdziłam, że poszukam jakiegoś innego kwasowego produktu, być może nawet nie do stosowania właśnie takiego codziennego. I ja, słuchajcie, nie chcę go łączyć właśnie z Effaclarem, bo nie chcę sobie zrobić jakieś tam krzywdy. Jeżeli znacie się na kwasach, to oczywiście możecie mi potem powiedzieć, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o łączenie ewentualne tych dwóch produktów, aczkolwiek Effaclar już zużyłam, więc go nie mam i z tym produktem naprawdę nie chciałam go łączyć. Kochani, czekajcie, zanim się dokopiemy do produktu, to moim oczom ukazały się próbki. Mamy tutaj krem na dzień liftingujący Norel Dr. Wilsch oraz Derma Cosmetics do cery suchej Anti-Age Cream.
I moi drodzy, mamy próbkę zapachu Si Passione Giorgio Armani. I dalej, proszę bardzo, mamy bon na 20% zniżki przy zamówieniu za minimum 299 zł i paragonik, La Vie Belle, jeszcze ulotka, matko kochana, Dagla, zobaczcie, a produkt naprawdę śmieszny i cenowo, i gabarytowo, a zobaczcie ile dobroci jeszcze, i próbka La Vie Belle. Chyba jakaś nowa odsłona tego zapachu. Pozwólcie, że nie będę czytać i kaleczyć. Może po prostu tak Wam pokażę, więc sobie potem oczywiście to sprawdzę. Dobra, wracam z powrotem. I kochani, już Wam pokazuję, cóż to jest za produkt. I tadam, kochani, mamy głównego sprawcę tego zamówienia, czyli peeling kwasowy marki The Ordinary. Tutaj jest 30 ml pojemności, a buteleczka prezentuje się następująco. Kosmetyk jest w kolorze bordowym w buteleczce, ale po nałożeniu na twarz jest taki, no powiedzmy, czerwonawy. Także już Wam przeczytam, co tutaj o nim się mówi. Peeling kwasowy służący do złuszczania skóry na wielu poziomach. Przeznaczenie produktu głównie do cery tłustej, mieszanej i trądzikowej z wypryskami, zanieczyszczonymi porami czy bliznami potrądzikowymi. Preparat odpowiedni jest także dla cery suchej, dojrzałej, zniszczonej jako intensywna kuracja złuszczająca, rozjaśniająca, przebarwienia po wypryskach i opalaniu. Wygładza skórę i odświeża jej koloryt bez względu na wiek. I to mnie bardzo, bardzo zaintrygowało, zwłaszcza ta pierwsza część tego, co Wam przeczytałam, czyli do cery tłustej, mieszanej, z rozszerzonymi porami i z problemami, jeśli chodzi o wypryski. Także, kochani, poużywam, zobaczę. Tutaj, jeżeli chodzi o jego używanie, to dziewczyny mówiły, że jest to bardzo różnie. Od kilku do na przykład tylko jednego razu w ciągu tygodnia. Zobaczę oczywiście, jak to będzie u mnie, jak moja skóra na niego zareaguje, także zobaczymy. Nakładamy go na umytą i suchą skórę i kilka minutek sobie go po prostu trzymamy. I tu też dziewczyny bardzo różnie o tych minutach mówią, bo jest to po 6-7 minut, producent zaleca 10. Od tego zacznę, ale oczywiście, tak jak mówię, sprawdzę, jak to się będzie u mnie sprawdzało i czy moja skóra dobrze na ten produkt zareaguje. Także takie oto cudo kupiłam. Koniecznie się podzielcie ze mną, jeżeli używałyście tego produktu, albo jeżeli macie właśnie cerę mieszaną ze skłonnością do wyprysków, czyli tak jak ja, i być może są po prostu produkty tej marki, które jeszcze fajniej się u Was sprawdziły, które możecie z czystym sumieniem polecić. Oczywiście bardzo chętnie poznam Wasze zdanie w tym temacie. I kochani, póki nie ma mojego dziecka, to mogę Wam spokojnie pokazać, jakie cuda do nas przyszły od wydawnictwa Ferment. Jak wiecie, bardzo, bardzo regularnie dostajemy różne książeczki z tego wydawnictwa i nieraz Wam je polecałam i wciąż uważam, że są świetne, za niewielkie pieniądze, bardzo rozwijające i naprawdę idealne, aby spędzić z maluchem czas w domu, tak jak dziś, jak jest po prostu szaroburo i ponuro, deszczowo, ale nie tylko oczywiście w takie dni. Niemniej w takie dni po prostu my rodzice bardziej szukamy różnych umilaczy czasu. I tutaj zobaczcie, nowości między innymi to seria taka wielkanocna. Wielkanoc tuż, książka edukacyjna. I tutaj mamy, zobaczcie, nie tylko kolorowanki, ale naprawdę przeróżne zadania. Oczywiście są też naklejki. Kolejna to już typowo kolorowanka wielkanocna i zabawy wielkanocne również z przeróżnymi zadaniami. Moje dziecko tutaj, zobaczcie, na przykład próbowało mazaka, ale oczywiście kolejne będziemy robić. One tutaj tak leżą z kredkami obok, bo moje dziecko już nawet przed przedszkolem dzisiaj działało w tych książeczkach. I kolejne nowości, słuchajcie, to Masza i Niedźwiedź. U nas taka największa faza na Maszę i Niedźwiedzia już się skończyła, teraz króluje Psi Patrol, ale i tak moja córka wciąż lubi i z reguły na jednym z programów telewizyjnych jakoś po 19 czy około 20, 20 coś takiego leci jeden odcinek Maszy, to zawsze moje dziecko sobie zasiada, to jest taka jej dobra nocka i ogląda właśnie Maszę i Niedźwiedzia. Także mamy tutaj, zobaczcie, książeczkę Poznaję cyfry. Tak jak Wam mówiłam, no u nas cyfry i literki teraz to po prostu jest temat na czasie. Rysuję i czytam. To jest oczywiście dla już nieco starszych niż moja Nadia dzieci, ale wiecie, to nam tutaj nie przeszkadza, o, żeby sobie coś pobazgrać, pokolorować,
Żaden problem. I zobaczcie, poznaję litery. Już takie pojedyncze literki moje dziecko zna, także tutaj możemy sobie je fajnie utrwalać. I tak jak ja Wam wspominałam już niejednokrotnie, te książeczki naprawdę są niedrogie i tutaj na przykład cena tej 6,99, zobaczcie. Tak samo tu, tutaj 9,99, o, mamy to 5,99, naprawdę zobaczcie, groszowe sprawy. Oczywiście wszystko Wam podlinkuję poniżej. A ja mam jeszcze chwilkę, nie została mi jakaś godzina do tego, aby odebrać Nadię. Zupka się gotuje i tak jak mówiłam Wam, najważniejsze rzeczy na ten moment przy komputerze zrobiłam, to biorę się za golenie swetra. To jest akurat sweterek Olka, ale zobaczcie. No naprawdę już wymaga, żeby przy nim usiąść. On ma, spójrzcie, skład wełna merino i kaszmir, no dlatego to tak po prostu po czasie wygląda. Do tego celu moja niezastąpiona maszynka kupiona wieki temu w Biedronce, ale polecam Wam coś takiego mieć do płaszczy, do swetrów. Zobaczcie, taka awaryjna sytuacja, cyk i mamy. I to nam na pewno nie zaciągnie ubrania. Ja sobie to zawsze rozkładam na czystej podłodze, żeby wiecie, paproszków żadnych tutaj na sweterku nie było. Natomiast jest po prostu płasko, twardo i dzięki temu nic się nam nie zahaczy. A taką maszynką jednorazową też możecie to zrobić, już taką zużytą, że tak powiem. Ale tam jest ryzyko, że jednak po prostu coś Wam się zahaczy i wtedy mamy po prostu zniszczony sweter. Także to nie jest droga sprawa, a naprawdę bardzo ułatwia życie. I godzina 13 i Naduśka w domku, nerwusek. To mi przeszkadza. Ten pędzelek Ci przeszkadza? No ale my go nie wyciągniemy, Nadeńko, bo on jest tutaj namalowany. Jak było w przedszkolu? Super. Super było? O, jaki złośnik. Jemy jakiś obiadek pyszny? Nie. Pingwina zjesz? Pingwin jest przytulanką, to Ty nie zjesz pingwina. Ja to pingwina. Jestem z powrotem ja. No jak widziałyście, Nadeńka w bojowym nastroju wróciła z przedszkola, ale teraz sobie zajada, więc może humorek powróci. Słuchajcie, jeszcze jedną rzecz, taką typowo dziecięcą Wam pokażę, bo wiem, że oglądają mnie mamusie i wiem, że czasami po prostu podpatrujecie bądź pytacie o różne rzeczy. Kupiłyśmy nowy kask. Jak widziałyście w poprzednim chyba vlogu, mieliśmy z takiej samej firmy co hulajnoga, dokładnie. Ja się czaiłam na ten kask właśnie ze Scott & Wright. Mamy hulajnogę tej marki już 2 lata chyba? Jakoś tak, dość długo w każdym razie. I tak wiecie, kurczę, kask nie jest tani. I tak się zastanawiałam, czy warto, czy może nie postawić na inną firmę, ale mówię, dobra, teraz jest ten rowerek, będziemy się uczyć jeździć, wiecie, i w ogóle ten rowerek ma przyjść dzisiaj bądź jutro już naprawiony, więc bardzo się cieszę, bo wszystko się udało załatwić. No i słuchajcie, mówię, dobra, na takich rzeczach nie ma co oszczędzać, więc kupiłyśmy i ten kask jest bardzo leciutki, przepięknie przylega do głowy, możemy sobie go tutaj regulować. On jest dedykowany dzieciom już od 3 roku życia, tak więc no zobaczymy, jest fajny, matowy, więc raczej nie powinno być widać żadnych rys i tak dalej. Wydaje się być łatwy też w czyszczeniu, no więc będziemy, słuchajcie, testować. Fajne ma zapięcie, bo takie na magnes, nie na tego klipsa, którym no nieraz można przyciąć sobie czy palce, czy skórę. To nie jest miłe, tak więc poczekajcie, może Wam pokażę. Chociaż jedną ręką będzie nie lada wyzwanie, poczekajcie. Ale tutaj jest po prostu magnesik. Teraz matka powinna cały kask zepsuć. No nie pokażę Wam, słuchajcie, musicie mi uwierzyć na słowo. Nie wiem, jak to odhaczyć jedną ręką, ale to jest po prostu właśnie magnes. Nawet jest tutaj taka informacja. Tutaj mamy taką gąbkę na podbródek, więc nic nie drapie, nic nie ciśnie. Wszystko jest jak trzeba, więc no mamy nadzieję, że się kask sprawdzi. Kochani, przysiadłam sobie tutaj już tak na zakończenie tego vloga chwilę z Wami pogadać. Wy widzicie ten film w czwartek 18 marca, a w piątek 19 marca są moje urodziny, tak. I tu już nawet wiecie co, nie chodzi o to, że ja się chwalę tym czy coś, ale to będą 30 urodziny. I powiem Wam szczerze, jak byłam nastolatką, to oczywiście strasznie się czekało na ten czas, aby mieć to 18 lat. No a potem to już po prostu zleciało, nie wiem kiedy. Pamiętam, że jak się... Pamiętam, że jak miałam te 20 urodziny, to też jeszcze nie było, wiecie, takie jakoś specjalnie przełomowe, ale
teraz, w momencie, kiedy kończę 30, to troszeczkę to do mnie nie dociera. W sensie, ja wiem, to nie jest dużo, ale wiecie co, to jest już no poważniejsze, to już nie jest 20, to już nie jest 25, to jest już 30. Dla mnie to brzmi właśnie poważniej, ale fajnie, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że teraz dalej będzie tylko dobrze, lepiej. Różne cele, różne marzenia będą się nam spełniać. Najważniejsze, że jesteśmy wszyscy zdrowi i to naprawdę niezależnie od wieku, tym po prostu trzeba się cieszyć i trzeba to doceniać. Także tak, 30, moi drodzy. Jak już wjadę tutaj w kolejnym filmie, to już będę 30. I strasznie, no co ja wam powiem, strasznie szybko to zleciało, nie wiem kiedy, ojejku, ale tak, no, dobra, słuchajcie, tym optymistycznym akcentem żegnam się z wami, oczywiście bardzo dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że taki domowy vlog z różnymi informacjami, po prostu pozbieranymi, które gdzieś tam zalegały, które chciałam wam przekazać, rzeczy, które chciałam wam pokazać, a nigdy nie było ku temu okazji, bo zawsze, zawsze po prostu były jakieś inne tematy, które trzeba było poruszyć, że wam się po prostu taki vlog spodobał. Także ja was serdecznie pozdrawiam. Moje dziecko tutaj biega jak Pershing, już się humor poprawił. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnych filmach. Buziaki! I don't make a sound when I shut the door.